Na program zaprasza mecenas kanału GAN TV, dostawca sejfów i szaf na broń, firma sejfy.pl. No, 16 challenge drugie, 25 pompek na 25 dni challenge i wreszcie ten najtrudniejszy, pół litra challenge, czyli coś dla mnie. No i nie, jak się wam wydaje, nie chodzi o wypicie pół litra wódki na przykład na czas. To prawdziwy challenge, z którym nie jeden prawdziwy facet może mieć problem. A o co naprawdę chodzi? Andrzej Leszczyński, zapraszam na kolejny odcinek GANTV.pl. Akcja wzięła się z potrzeby naszego kolegi, pracownika Damiana Lewandowskiego, pozdrawiamy. Damian miał wypadek, nie jakiś wyjątkowy, na motorze bądź na spadochronie, ale rozwalił się spadając z drabiny z domu, z niewielkiej wysokości. Rozpieprzył sobie kręgosłup, wymaga pilnej, bardzo poważnej operacji. Poprosił, czy moglibyśmy pokombinować coś z braniem krwi, no to wykombinowaliśmy właśnie to, co dzisiaj widziałeś. Akcja nazywa się Komandosi nie mdleją, czyli pół litra challenge, to będzie wyzwanie dla was. Komandosi nie mdleją, ponieważ wszyscy chcą być komandosami, biegają, mają świetny szpej, strzelają z samochodów do samochodów. Bądźcie komandosami, dajcie się pokłuć, a pół litra challenge, no tutaj macie prawie pół litra krwi do oddania, tylko i aż. To jest fajne wyzwanie dla was, dla strzelnic, może bardziej dla klubów. Mamy, podobnie jak wy, mnóstwo lekarzy w klubie. Oni też bardzo pomogli Damianowi, tutaj bardzo dziękuję Bartkowi, Polisowi. Krwi brakuje. Raz przez tą, chciałem to powiedzieć, wymyśloną, nie wiem czy mogę, historię z koronawirusem. To nie było pytanie, to było pytanie retoryczne. Dwa, że ludzie mało dają krwi. Jeśli możemy pomóc w ten sposób, czyli podjechać na strzelnicę, posadzić dupę na stołku, opędzlować jakieś ciasto, to uważam, że jest to forma obowiązku. Kontakt ze służbą zdrowia, która tutaj podstawiła nam autokar, nawiązałem w bardzo prosty sposób. Podjechałem do szpitala, do punktu krwiodawstwa, porozmawiałem tam, bardzo fajni, życzliwi, pomocni ludzie, ustaliliśmy miejsce, czas i to wszystko. Musimy być świadomi, że to oddają ludzie dorośli, tak? Czyli skończone 18 rok życia. Średnio do 60 roku życia, czasami 65, w wyjątkowych przypadkach, kiedy, że tak powiem, krwiodawca jest kwitnąco zdrowy, tak? I nie ma żadnych chorób i się dobrze, że tak powiem, zachowuje prozdrowotnie. Są grupy rzadkie i bardziej popularne. Wiadomo, że do tych rzadkich możemy zaliczyć tam grupę 0. Z minus, natomiast popularnych no to jest grupa B i tam A, załóżmy, w zależności od środowiska, bo się nieraz znajdują takie miejsca, że na przykład mamy ekipę w którymś miejscu, gdzie dużo jest na przykład tych rzadkich grup krwi, tam chętnie na przykład krwiodawstwo się pojawia, żeby pozyskać, prawda, ponieważ jak wiemy, no krwi nie da się wyprodukować, nie da się kupić, można ją po prostu dostać. Ja tego wywiadu tutaj udzielam. To nie jestem ja. To są, tak samo jak nasz klub, nasze strzelnice, to są ludzie. To jest Kamil Smilak, to jest Maciek Derbich, to jest Damian Lewandowski, którzy, jak mówię, zawsze pracują z nami, a nie pracują dla mnie. Oni to tworzą. Tu są ci wszyscy klubowicze. To jest Aśka, która upiekła ciasto, to są te dzieciaki tu biegające, to są ci ludzie, którzy pomagali, przyjechali, pieprznęli robotę, żeby pomóc. To nie jest tylko dzień dzisiejszy, to są wszystkie inne wydarzenia. Także jest kilka osób, firm, które powinienem podziękować. Jest Darek Polak, firma C12.
wspomaga, jest cały czas z nami, jest naszym przyjacielem. Jest strzelnica na Okręglicy. Pozdrawiam Marcina Szewlińskiego, bardzo fajni, bardzo pomocni ludzie. Jest Centrum Badań Psychologicznych w Sieradzu. Bardzo życzliwi ludzie, czyli Sylwia Molska i jej mąż, tu będą się śmiać, będą wiedzieli dlaczego. Pani psycholog, która robi dla klubowiczy badania do pozwolenia na broń. Na początku troszeczkę sceptyczna, jeśli chodzi o broń. Zachęciliśmy już ją. Teraz sama biega z karabinem, z pistoletem i sieje radosną destrukcję, jak to określa. Jest tutaj firma Super Profil, Dawid Szustak i Maciek Szustak. Bardzo chłopaki za wszystko dziękuję. Mógłbym to wymieniać godzinami, przepraszam, jeśli ktoś się poczuje pominięty, ale chyba nie sądzę. To wszystko, co tworzymy, to są ludzie. To nie jestem ja, który tego wywiadu udziela, to są chłopaki, którzy teraz są w pracy tam na torze. I ci wszyscy ludzie, którzy tu przyjeżdżają, chcą pomóc i po prostu są z nami na co dzień. Pozdrawiam widzów GAN TV, bardzo dziękuję, że przyjechałeś, że mam możliwość powiedzenia o tym wszystkim, co tu robimy. Zapraszamy do Zmyńskiej Woli, patrzcie na nasz profil, robimy przeróżne fajne rzeczy, mam nadzieję, że one są odbierane jako fajne. Także po prostu zapraszam do nas do Zmyńskiej Woli. Nominuję NTS na pewno i nominuję tutaj pozdrowienia dla Adama Bochenko z Max Shooting Club. To tyle od Pawła. Wiecie już, że w pół litra challenge nie chodzi o zrobienie połówki, tylko oddanie pół litra krwi. I nieważne, czy macie rzadką grupę jak grupa 0, czy jakąkolwiek inną, krwi nie da się wyprodukować, jest jej mało i największy dar, jaki możecie sprezentować innym, to właśnie oddać krew. No a skoro challenge, to oczywiście nominacje. I z tego miejsca, z naszego studia GAN TV, nominuję mój macierzysty klub, czyli klub Cover, Strzelnicę Warszawiankę, nominuję klub ZKS, największy klub w Warszawie, strzelecki, oraz klub o tradycjach wojskowych, sekcję strzelecką CWKS Legia. Jak to zorganizować? Bardzo prosto. Zgłaszamy się do najbliższej stacji krwiodawstwa, umawiamy się na dany dzień, podstawiony zostaje autokar, no a po Waszej stronie to już tylko poinformować i zachęcić klubowiczów do oddawania krwi. To wszystko, to takie proste, to tylko tyle i aż tyle. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, łapka i dzwoneczek, zwłaszcza udostępniajcie, niech o tej akcji dowie się jak najwięcej osób. Andrzej Leszczyński, GAN TV.pl. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!